Dzień dobry. 16 czerwca 2022. Ktoś z Państwa był na terenie węgierskiej kolei wąskotorowej? Ale nie wiem, no, chyba wąskotorowej. Patrzcie, jaka tam wąska, jakie wąskie te tory. No, przyjechaliśmy dzisiaj i zdaje się, że spóźniliśmy się. Tam tłok 6 minut dosłownie i odjechała kolej. Nie czekali na nas, odjechała bez nas niestety. No ale o taki teren, czarna chancia, spływy kajakowe tutaj są, tam jest taki wjazd i właściwie cała stacja to jest tutaj z tyłu. To jest ta stacja, tu ludzie wsiadają. I jadą. A potem wracają. Niestety odwołany ostatni rejs, tam miał być o 16. Tak to jest, no, jak ktoś nie ma szczęścia, no ale dobrze wiedzieć, już będziemy wiedzieli. Tutaj właśnie jest taki ten do ładowania. Pochmurno jest strasznie, zaraz będzie deszcz chyba padał. Dobrze, że my jesteśmy pod dachem. No. Trochę zapominamy o polityce. To znaczy nie zapominamy, tylko trochę odpuszczamy po prostu dzisiaj. Dzisiaj jest święto. Składam życzenia wszystkim prawdziwym Polakom z okazji świąt. No i tu jest gospoda przy kolejce. Tutaj. Nie będę. Tak, co? Nie szalać, nie dotykać eksponatu. To jest eksponat, oczywiście. Tu jest menu. A tu pan z panią siedzą, tutaj czekają na ten, chyba. Mają dołączyć im konie. Tutaj. A tu jest plac zabaw dla dzieci, też z czuchcią taką. Kiedyś było tak, że gdzieś jechałem do znajomego koło Rzeszowa, tam gdzie studiowałem, i w Przeworsku, i tam myśmy wsiedli do takiej czuchci, jadąc w stronę jakiejś wioski. Tam mieszkał mój kolega, który później stał się sołtysem tej wioski. No i jedziemy, ta ciuchcia jedzie. I taka babcia o laskę idzie równolegle tam chodnikiem. I konduktor do tej pani mówi, no niech pani wsiada. A ona mówi, nie, synu, spieszy mi się. Także tak jechała ta ciuchcia wtedy. Wolniutko. No ale to była przygoda, fajna przygoda jeszcze za czasów studiów. To było tak dawno. Ten czas szybko mija. No i tutaj co mamy? Mamy, czekamy na obiad i mamy swoich tam kolegów, znajomych. Uśmiechnijcie się. Cis. Nasz wodzio nie zmordowany, który ten tu Faruk i
Hosam, jak zwykle oni tam siedzą tylko i gadają ze sobą. No a tu jest, pogoda się trochę zepsuła. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, dzięki.